Dzień pierwszy. Jestem jeszcze oczywiście w Polsce, jest godzina 6 rano, właśnie skończyłem montować ten ostatni film dla was, zaraz go uploaduję. Mam jeszcze sporo pakowania, milion takich drobnych rzeczy, które w tym momencie wydają się być absolutnie nieistotne, dlatego że jadę na ryby, jadę łowić szczupaki. Zawsze mam problem z tym, żeby wszystko po pierwsze zmieścić do mojej torby, a po drugie wszystko ze sobą zabrać. Najważniejsze wędki, kołowrotki i przynęty. Zresztą sobie poradzę. Jestem już w Gdańsku, przy dworcu. O, torba kosmicznie ciężka, ledwo doszedłem chociaż tutaj. Czekam właśnie na chłopaków, mam nadzieję, że jakoś tutaj dadzą radę zaparkować. Lecimy, o, właśnie dzwonię. Tak? Landgången på däck 7 vid informationen. Szanowni Państwo, do portu dopłyniemy za około półtorej godziny. Fajnie. Dotarliśmy właśnie na miejsce z drobnymi kłopotami, tylko jesteśmy nad wodą. Jeszcze nie czuć wiosny tutaj za bardzo, ale już jest nieźle. Pięknie. Wielka zatoka i zaraz lecimy nad wodę. Mamy parę godzin dzisiaj tylko łowienia, już jest po południu, ale absolutnie nie ma co się dzieć, także lecimy. Lecimy zaraz nad wodę. Ależ fajnie. Thank you.
krótki postój. Pływamy już jakieś 2,5 godziny. Na razie bez brania dosłownie. Widzieliśmy kilka małych szczupaczków na płciznach, ale naprawdę małe, takie mazurskie rozmiary, po 40-50 cm. Podobno chłopaki mają już 2 szczupaki, ale nie wiemy jakiej wielkości. Nie dogadaliśmy się. Ale ogólnie jest przepięknie. Płytkie zatoczki, masa skał, pogoda bajka. Teraz tylko czekać na jakieś ryby i będzie idealnie. Wygląda głęboko. Tak, troszkę w prawo. W prawo, w prawo. Głęboko. Nie, spokojnie, spokojnie. Czy oni oko nie odłożysz? Ryba! Mały. O, przywalił. Wariat. Niewiele jest większy. Ale pierwszy? Tak. Jak to zrobię? Widziałeś? Nie. Zakamienia. Obstrągowemu. O, to musi być tych maluchów tutaj. W ogóle ciągniemy ponton, nie tego, nie rusza się. Na ręce byś tego w ogóle nie... A ta linka jest cieniutka, ja też nie chcę z całej siły ciągnąć. A zobacz, no to jest zamulona zatoka. O jest. I tam zostało, że... Fuh. Akurat wiaterek będzie nas spychał. Wzdłuż. Jeszcze kawałek, nie? Tak, tak, jeszcze kawałeczek, no. Na razie jest głęboko. A, już myślałem, że coś gania tam. To skałka. Branie, bo siedzi. Trochę większy. Niedużo, ale... Ale trochę większy. Już taki spoko. Myślałem, że większy. Jest większy, ale no niedużo. Myślałem, że jest większy, większy. Ale za samą do zbrojeczkę. Czubek piska. Sam czubeczek pyska. Bardzo inteligentny jest, ale pożarty jest dobry. Pożarty, no. To sam ten. Na dwa razy delikatnie puknął. Raz, drugi raz. W końcu odrobineczkę większy, druga ryba wyjazdu. Bardzo delikatne brania. Za sam czubeczek pyska był zapięty. Znów ten Dragon Tail. Ponad 20 cm guma. I póki co na razie tylko na to brania są. Bez rewelacji, czekamy na większe, no ale w końcu jakaś ryba.
Mrobnica jakaś się pokazuje. O! Widzisz? Gdzieś? Uderzył tutaj przy samej łodzi. Ale malutki. Znowu taka. Taki siureczek i tylko puknął. Ależ drobnicy. Czuję, jak się obija o plecionkę. Nie wiem, czy to nie była foka, wiesz? Co? Nie wiem, czy to nie foka nie była. Myślisz? Tak. Dobra. No i tutaj właśnie fajnie wyglądało to. Drobnica. Też będzie można sprawdzić kiedyś. No dobra, spłynęliśmy. Pierwszy dzień łowienia w Szwecji za nami. No cóż, krótki dzień, tylko kilka godzin łowienia mieliśmy. Dopiero dzisiaj przypłynęliśmy promem tutaj, dojechaliśmy, także tylko kilka godzin. Zupełnie nie znamy miejsc, także więcej pływania i szukania niż łowienia. No i niestety tarło trwa. Trwa w najlepsze, widać, że trą się szczupaki. Zresztą słyszeliśmy również od miejscowych, jest trochę Polaków, jest trochę Niemców, którzy tutaj łowią od kilku dni już i no raczej narzekają na to, że te brania są dosyć przeciętne. Nam udało się złowić kilka szczupaków, było kilkanaście brań, kilka wyjść za przynętą, natomiast wszystko ekstremalnie delikatne brania, bardzo ciężkie do zacięcia. No i jednak sporo tych małych ryb, takich naprawdę małych, mazurskich rozmiarów, po 50-60 cm. Takie ryby zazwyczaj wychodziły, takie ryby widzieliśmy przepływające, natomiast widzieliśmy też dwie bardzo duże ryby, takie 90+, także potencjał na pewno jest. Mamy kilka pomysłów na to, w razie gdyby to tarło rzeczywiście trwało nadal, liczymy na to, że w przeciągu kilku dni to się zmieni. Natomiast jeżeli będzie trwało nadal, jeżeli będą słabe te wyniki, to po prostu ruszymy na inne łowisko. Mamy kilka opcji. Natomiast jutro jeszcze łowimy tutaj. Jutro pewnie też za szczupakiem, ale być może również za okoniem, bo okonie powinny akurat żerować super, także pomysłów jest sporo, planów jest sporo, a jeszcze tylko na zakończenie dodam, że dzisiaj najskuteczniejszą przynętą zdecydowanie wszystkie brania były na tego Dragon Taila, który, tak jak wspominałem, jest również tylko i wyłącznie dostępny w Polsce na sklepie Red Pike. Teraz lecę do ekipy. Jakaś szybka kolacja, spać jutro od samego rana nad wodę. Dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczyska. O Boże! Nie no, musimy go na łódce położyć. Ależ garbus.